Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały eksperyment, a mianowicie sprawdzimy sobie, które tak naprawdę pucharki są najbardziej opłacalne do otwierania. Jak wiadomo, teoretycznie lepsze, czytaj droższe pucharki odblokowuje się za bycie po prostu w wyższej randze oraz wygrywanie jak największej ilości turniejów. Ale czy są one takie dobre? No sprawdzimy to właśnie dzisiaj. Generalnie jak widzicie mam 407 tysięcy waluty, dlatego ja będę się starał nie przekraczać 100 tysięcy na jedną właśnie jeden rodzaj skrzynek, czyli pucharków. No i może już zacznę otwierać. Nie wiem, jak generalnie to zdefiniować, które będą najlepsze. Chyba po prostu zrobię jakiś licznik, ile trafiliśmy żółtych oraz najrzadszych, czyli black marketów. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że no na razie z tego, co widzę, to z tej skrzyneczki nie leci nic ciekawego. Ale wiadomo, chyba wycenię tą skrzyneczkę za ten pucharek, właściwie za 12 tysięcy waluty. To jeden taki otwieramy, a możemy otworzyć 10 takich, dlatego no... Zresztą zobaczymy. Na razie nic fajnego nie wypada. Ja to będę otwierał jak najszybciej, żeby to nie zajęło oczywiście 13 dni. Okej, okay. Dajcie też znać, czy wam się poszczęściło w tych pucharkach, czy w ogóle je otwieracie, czy zbieracie może na przyszły sezon. W sumie nie mam pojęcia, czy się przenosi ta waluta na następny sezon. Od razu uprzedzając pytania, pewnie niektórzy z was by chcieli zapytać, skąd ja mam właściwie tyle tej waluty? No, otóż po prostu jak jesteście na wyższym poziomie, jak macie wyższą rangę na turniejach, to dostajecie jej zdecydowanie więcej. Ja właściwie zagrałem kilka turniejów i... Nigdy nie wiem, czy powiedzieć turniejów, czy turniej, tak swoją drogą. Ale zagrałem tylko parę razy i już mam właściwie 400 tysięcy, czyli myślę, że dla osób z niższych rang jest to naprawdę duża liczba. Na razie nic sensownego nie trafiłem. W zasadzie nic takiego, co by można liczyć do udanych trafów tak naprawdę. I wiele, wiele naprawdę najgorszych przedmiotów. W ogóle nie wiem, czy można trafić z tego coś dobrego. Ale nie, no chyba z każdego można, tylko jest inna szansa na to. Bo wiem właśnie, że mój znajomy z tej najgorszej skrzynki trafił chyba najlepszy black market. Farciarz 1. Ja, my tutaj lecimy na pełnej tak naprawdę. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że lecimy tak szybko, ale no... Te przedmioty się bardzo często powtarzają. Też bardzo często... O, pierwszy tak naprawdę import. Aczkolwiek czy import nas interesuje, no nie wiem. Chyba licznik będzie... Zresztą zobaczę, jak będzie pod koniec odcinka. Jeżeli już są liczone importy, to znaczy, że jednak trudniej trafić dobre przedmioty niż myślałem. Jeżeli nie były liczone importy... O kurczę, bo wydałem już ponad 100 tysięcy. Dobrze, że się w ogóle spojrzałem. Wydałem 100 tysięcy, 104 tysiące 400, jeżeli dobrze patrzę. No i nie trafiliśmy w sumie ani jednego żółtego, ani fioletowego, w sensie fioletowego, tego najrzadszego przedmiotu. No więc przerzucamy się na kolejny rodzaj pucharków. Tutaj już... No i tutaj już w drugim tak naprawdę trafiamy chyba najlepszy przedmiot, czyli Riser. Riser, nie wiem jak to przeczytać, ale Black Market w każdym razie, który moim zdaniem jest najlepszym przedmiotem. Oprócz tych innych oponek importowanych. Nie no, generalnie tutaj już widzę, że jest zdecydowanie lepiej. I może będzie szansa, że nawet te się najbardziej opłaca otwierać, bo jak widzimy, no tutaj już wypadają ciekawsze przedmioty. Ale jeszcze oczywiście sprawdzimy potem wyższe poziomy rzadkości. Bo jeszcze jest za 12 tysięcy, jeszcze jest za 20 tysięcy. Ale tutaj już można trafić co nieco wartościowego. W sensie wartościowego. Nawet nie wiem, czy można się wymieniać tymi przedmiotami. Ale wiadomo, o co chodzi. O, nawet egzotyczny przedmiot trafiliśmy. Tutaj można coś trafić, co faktycznie można potem użyć na autku. No dobra, ostatnia. Okej. Okay. Akurat tutaj nie było problemu, użyliśmy równo 100 tysięcy. Teraz okej. Okay. Te skrzyneczki, pierwsza już egzotyczny przedmiot, ale nie malowany, to warto podkreślić. Drugi to malowany, ale import. Tutaj nie wiem, czy w ogóle można coś poniżej importowanej rzadkości trafić, to też jest taka uwaga. Jeszcze będę chciał sprawdzić potem jedną rzecz, która nie wiem, czy może mieć sens, ale jeżeli się okaże prawdą, to może zmienić jeszcze
losy naszego otwierania. No i tak naprawdę tyle mi się udało otworzyć. Wydaje mi się, że lepszą opcją było to za 4000, ale to oczywiście widzieliście sami. Tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka. No i przechodzimy do najdroższych skrzynek tak naprawdę. To jest za 100 tysięcy ich można otworzyć, przepraszam, za 20 tysięcy ich otworzymy jedynie 5. No i trafiamy bardzo rzadki przedmiot. Co prawda malowany, ale tutaj wszystko jest malowane. Ale moim zdaniem mogliby już sobie darować. No nie, to by mogło być bardzo fajny traf, gdyby nie było szare malowanie, tylko albo czarne, albo jakieś inne ciekawe. O, teraz żółte, ale chcemy czarne albo białe i będzie super. No i tworzyliśmy właściwie tyle. No więc co ja mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że chyba najbardziej opłacalne będą... No nie, no ten za 1200 mi się w ogóle nie podoba. Był beznadziejny. Jest nawet napisane, że zazwyczaj są to uncommony lub rzadkie przedmioty, ale wszystko jest możliwe. No ale jak widzimy, nie jest to zbyt częste. No generalnie nie wiem, co ja będę otwierał. Może te za 4000, chociaż zresztą powiem tak. Jak macie jeszcze mało przedmiotów z tych nagród, to moim zdaniem najbardziej się opłaca otwierać te za 4000. Natomiast jeżeli celujecie już wy te takie najlepsze przedmioty typu, no po prostu black markety i te właśnie egzotyczne oponki, to mimo wszystko bym otwierał, w zależności od czego, czy bardziej wam zależy po prostu na zwykłym kolorze, czy na malowanym, to te dwa kucharki. O, no i dobra, teraz coś, co zmienia w ogóle wszystko, co się tutaj wydarzyło przed chwilą. Te rzeczy, które trafiamy z tych oto pucharków, można trade-upować, czyli zamieniać na przedmioty lepszej jakości, co zdecydowanie zmienia wygląd tych takich gorszych skrzynek, bo tak naprawdę za 5 mamy gwarancję o jeden lepszego przedmiotu, to zawsze się o klasę w górę tak jakby upgrade'uje, ulepsza. Dlatego zobaczymy, czy trafi coś dobrego z tych upgrade'ów. Znowu chyba to już trafiliśmy parę razy, ale będzie do trade-upa jak najbardziej. Kolejny raz to... chyba nasz ulubiony przedmiot. No i dobra, teraz będzie coś prawdopodobnie z fajnego. A, niestety niemalowane oponki. Dobra, kolejny ciekawy przedmiot. O, trafiliśmy czarne pop-topy. Generalnie na koniec jeszcze pokażę te wszystkie najlepsze przedmioty, jak wyglądają dokładnie w grze, ponieważ w sumie sam to tak szybko akceptowałem, że nie mam pojęcia. Takie oponki... Ej, na zdjęcie wyglądają dobrze. No dobra, tego to trzeba porobić masakrycznie dużo, bo... trafiliśmy na przykład naprawdę mega dużo tych akurat tej rzadkości przedmiotów. Chyba najczęściej właśnie z tych za 1200 one wypadały, więc jest trochę do przepalania. Okej, kolejne takie wpierdzidełko. O, trafiliśmy w sumie ciekawie wyglądające opony z właściwie najgorszego update'u. No, przynajmniej na zdjęcie ciekawie wyglądają, nie wiem jak będzie rzeczywiście. Generalnie tak jak z tego co widzę, nie można wymieniać się tymi przedmiotami, więc jeżeli coś wam zostało, to po prostu je możecie, tak jak ja, trade-upować, bo tak naprawdę nie macie nic innego do zrobienia z nimi, a możecie przynajmniej zyskać jakieś ciekawsze przedmioty. O, znowu ten taki zwykły kolor. No i dobra, nasz najbardziej wartościowy trade-up. Generalnie 5 takich egzotycznych. Nie wiedziałem nawet, że można ten trade-upować do poziomu najrzadszej rzadkości. Jak widzimy, trafiliśmy oczywiście black market, którego chyba zresztą nie mieliśmy. No więc teraz po prostu przejdę jeszcze do pokazu naszych przedmiotów. No więc tak, dałem sobie filtr na prawdopodobnie najlepsze przedmioty, jakie trafiliśmy. Tutaj jest jedno malowanie, które moim zdaniem naprawdę może fajnie wyglądać, zwłaszcza jeżeli odpowiednio bierzemy kolory. No dobra, generalnie jednak będę pokazywał rzeczy na oktanie, ponieważ zwłaszcza koła zdecydowanie lepiej tutaj widać. No myślę, że w tych kolorach to malowanie już zdecydowanie lepiej wygląda. Jeszcze jakiś biały oktan i inne przedmioty i będzie naprawdę robiło furorę. Opony to tutaj od razu lepiej wyglądają, bo tam na endo to były beznadziejne. Tak wyglądają żółte, tak zwykłe. Te też były z karnetu i w sumie są całkiem ciekawe. Jakby były malowane na czarno, to by mogły być naprawdę ciekawe. Ciekawe jak to w ogóle zrobili. Te są akurat mega brzydkie. O, tutaj mamy naprawdę ciekawe koła. Wierzę, że można je jakoś fajnie wkomponować. Tutaj naprawdę mi się kolor podoba, taki złocisty. Moim zdaniem jeden z lepszych. Boost jest ogromny, jego bym raczej nie polecał, bo zasłania większość tego, co widzimy, jak jedziemy. No, nie jest za ciekawy. Wybuch wygląda w ten sposób. Ja zostanę przy Hellfire, czyli moim ulubionym wybuchu chyba. No ale nie jest zły na pewno. No i okej, tu jest ostatni ciekawy przedmiot, którego akurat nie trafiliśmy. Natomiast czy on jest taki super? Nie wiem, pewnie tak bym nie używał, prawdę mówiąc. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście w dzisiejszym odcinku. Moim zdaniem najbardziej opłacalne pucharki to są zdecydowanie ten za 4000, no i może za 12 tysięcy. Chyba, że naprawdę, tak jak już mówiłem, macie już każdy przedmiot i liczycie tylko na jakieś fajne malowanie, to wtedy oczywiście można otwierać za 20 tysięcy. Dajcie znać, czy koncept tego filmiku wam się podobał, a ja już się z wami żegnam. Aha, jeszcze supi like, hej!